Claude Monet, impresja, wschód słońca. Jeszcze teraz, nim dojrzeje w pomarańcze jajko sadzone na postne śniadanie, rozlane w sosie obłoków, pusek. Dopóki jeszcze mgła nie dowierza wschodowi słońca, a już nad leniwą pobudką portu dźwigi prostują drętwe ramiona, choć dymy dławią nadzieję rejsów jak żar w popiele. Jeszcze przed, odpłynąć najdalej, anonimowym cieniem w pustynię trzeciego wymiaru, w dzień wciąż nienarodzony. Wojna i pokój. Różni je arytmetyka. Pokój zna mnożenie i dzielenie. Dzielenie mnożenia i mnożenie dzielenia. Wojna zna jedno proste działanie, dodawanie, które służy odejmowaniu. Ponadto różni język, nazewnictwo zbrodni i status piekła. Spłowiałe credo na szkolnej tablicy, spisane cegłą, nie kredą. Alchemia kosmopolityczna. Mogę wybierać barszcz ukraiński, pierogi ruskie albo niekonfliktowy chłodnik litewski. Wszystko ze wschodu, ale na szwedzkim stole, z serwetą w szkocką kratę, w kolorze róż indyjski. Poza ryzykiem niemieckiej rurki, szansa otrucia jak w rosyjskiej ruletce. Tłumny harmider o brazylijskim serialu, systemie argentyńskim, austriackie gadanie i czeski film. Spoglądam to na ser, to na zegarek, w obu przypadkach szwajcarski. Tylko przełknąć szkocką, ukryć fiński nóż w butach hiszpańskich i wyjść po angielsku. Wrócić do domu, zasnąć, wyświetlić co jeszcze niestrawione, a w połączeniu niestrawne, nawet gdy skleić balsamem kanadyjskim w senniku egipskim. By poczuć się świętym tureckim, z kluczem francuskim, na strajku włoskim. Aż całkiem odparuje kompleks polski. Instrukcja na czas pandemii. Pierwsze. 1,5 metra to całkiem rozsądna granica autonomii. Dotąd niezauważalna, w sam raz na dzień dobry ze skinieniem głowy i zasłoniętym obowiązkiem uśmiechu. Mimo jakby zwężonego chodnika, właściwie wszystko właściwe, jak przedtem. Tyle, że gwarantowane precyzyjną miarą obcości. Drugie. Łokciem dozować mydło na dło, nie tylko okrężnie, pięściami okręcić kciuki, w splocie przesuwać i szczepić, znów okrężnie i spłukać dokładnie niewidzialne prawdopodobieństwo w skrajnie wyrafinowanym geście Piłata. Trzecie. Wyprać maseczkę z przypadku cudzych spojrzeń z niewidzialnego być może, które z pewnością nie okaże się w praniu. Wreszcie należy, co było wolno,
bo dowiedziono empirycznie, świat to za dużo. W innym wymiarze. Zbyt łatwo to powiedzieć, tam, w innym wymiarze. Tak podejrzanie bliskim, dalekim na razie. Lecz w jakiej ramie zamknę śliskie bezobrazie, gdy zgasną już sensory jakichkolwiek wrażeń. Być może nagle znikąd wszystko się okaże, co zmysłów klucz wyklucza z okna wyobraźni. By nic, czyli wszystko, nastało wyraźniej, bez wzroku i bez głosu, bez pamięci. A że gdzieś zgięta czasoprzestrzeń nie jest pustostanem, na mapach astronomów ją znaleźlibyśmy. W czarnej dziurze, na miedzy nieodkrytych planet, albo w nigdzie, którego sam Leśmian nie wyśnił. Nieważne. Jeśli będę już tam, z czym zostanę? Zostawię tutaj słowa, tam zabiorę myśli.